Usłyszeliście, kumie, ostatnią nowinę: starego Józefa obdarzył Bóg synem. To ci z Nazaretu, co przyszli do miasta, a matką jest Maria, pobożna niewiasta. Dajcie, kumie, łyk wina, to nie cała nowina. Patrzcie, gwiazda jaśnieje, coś dziwnego się dzieje tej nocy w Betlejem. Ten dzieciak Józefa się w stajni urodził, bo miejsca nie było tej nocy w gospodzie. Więc matka na sianie złożyła go miękkim, a wszystkie bydlęta przed żłobem uklękły. Dajcie, kumie, łyk wina, to wam dalej opowiem, jakich gości zgromadziła przy żłobie tej nocy w Betlejem. Powoli zrobiła się ciżba, przed stajnią pasterze gadali, że przysłał ich anioł. Lecz dobrze słuchajcie, co teraz wam powiem. Przybyli tam trzej najprawdziwsi królowie. Dajcie, kumie, łyk wina, to nie mieści się w głowie, taka mała mieścina, a tu aż trzej królowie tej nocy w Betlejem. To chyba ktoś ważny jest w rodzie Dawida, więc chodźmy do stajni, by też go powitać. Niech widzą, że wiemy, co w mieście się dzieje, inaczej wstyd będzie na całą Judeę. Weźmy, kumie, dzban wina, urządzimy tam święto, niech się cieszy dziecina. Pierwszą kolejność.